Generalnie mamy taki troszkę czas w naszym XXI wieku, że ogólnie buduje się, powiedzmy, takie przekonania, że wszystko co przed wojną, co przedwojenne, że generalnie było lepsze, już przede wszystkim kolej, że była szybsza, bardziej komfortowa, o wiele bardziej dbająca jakby o zapotrzebowanie pasażerów. No nie do końca tak właśnie było, więc pochylamy się nad takim jednym z takich symboli właśnie przedwojennego kolejnictwa. Mamy ich w Polsce kilka, między innymi jest właśnie wagon motorowy Lux Torpeda, produkowany między innymi w Fabloku w ilości 5 sztuk, który zasłynął jakby tym, że faktycznie ustanowił rekord przejazdu na trasie między Krakowem a Zakopanem. Natomiast nie wspomina się właściwie też o tym, jak wyglądały kulisy tego rekordu i jak naprawdę wyglądała ta podróż Lux Torpedą. To nie był rekord, który my podajemy w liczbach jako przejazd standardowy w rozkładzie jazdy normalnym pociągiem ogólnodostępnym, tylko to był przejazd testowy, to był przejazd, powiem tak kolokwialnie, ustawiony, więc nie było, wtedy jakby linia kolejowa była też pozbawiona jakby innych pociągów, więc ten przejazd odbywał się w sposób swobodny. Nie było jakby konieczności przepuszczania innych pojazdów na tej linii, która jest jednotorową z Krakowa do Zakopanego. Więc to jest ta kwestia. Ponadto, mimo tego, że uchodzi jako wagon, który był pierwszej klasy, jako wagon luksusowy, był stosunkowo ciasny. Była to właściwie, tak się niektórzy śmieją, konstrukcja autobusu, tylko po prostu na szynach. Stosunkowo niewysoka, więc ten komfort nie był aż tak wysoki. Ona generalnie potrafiła się rozpędzić do 120 km na godzinę, natomiast konstrukcyjnie ustalono prędkość 115, żeby nie przeciążać silników tej maszyny, a ostatecznie prędkość eksploatacyjna, czyli taka w normalnym ruchu, wynosiła 100-105 km na godzinę. Nie każdy mógł sobie pozwolić na przejazd takim pociągiem jak Lux Torpeda. Generalnie średnio koszt biletu wynosił 1/3 wypłaty miesięcznej przeciętnego robotnika, więc naprawdę to był dość duży koszt. Skąd właściwie ten fenomen się wziął? Ciężko jest stwierdzić generalnie. No, bardziej zawsze trawa zdaje się być zielona po drugiej stronie płotu. I tak też patrzymy, wydaje mi się, na tamtą epokę. A między innymi właśnie temat kolejnictwa z tamtego okresu jest dzisiaj takim pewnym diamentem, który sobie sami oszlifowaliśmy i utworzyliśmy w XXI wieku. Generalnie jakby idea tego naszego wykładu jest taka, żebyśmy podeszli do tego w sposób naukowy. Także zgromadziliśmy naszym zdaniem stosunkowo dość dużo źródeł, które zachowały się do dnia dzisiejszego i na tym bazowaliśmy. Dlatego chcemy jakby przedstawić ludziom nie tyle jakby same czarne strony tego, jak to wygląda, tylko podejść do tego tematu racjonalnie, czyli jednocześnie zachować to, jak bardzo to było prekursorskie wówczas, jakie to miało znaczenie, także propagandowe w latach 30. XX wieku, ale właśnie chcemy też podkreślić to, jakie są jakby tego wszystkiego kulisy, tak? Jakie są jeszcze te strony, o których się po prostu nie mówi. W dobie, kiedy zaczęły powoli wchodzić samochody, kiedy pojawiła się konkurencja samolotowa, kolej przestawała być czymś niesamowitym. Kolej, która była wynalazkiem wieku XIX i to była właściwie perła tamtego okresu, w latach dwudziestolecia międzywojennego już borykała się z problemami właśnie tego, żeby zachęcić, trzymać tych klientów, pasażerów przy sobie. Więc Lux Torpeda miała być właśnie jednym z czynników takiej propagandy tego, żeby pokazać jakby to, że ten czas unowocześnienia kolei w dalszym ciągu, ten proces unowocześnienia cały czas następuje i trwa.